Muhahaha, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cyborg, a to jest Clash of Heroes Might and Magic. Kolejny odcinek. Tutaj skończyliśmy, tutaj mamy bossa, jest na nim czaska, czyli będzie walczyć, to jest boss, mam mojego przyjaciela. Będziemy walczyć, tak jest, ok, zaczynamy. Hacia! Oczywiście nie ma twarzy, to jest kulor, choć nie wygląda tak jak na tych obrazkach. Ha, bo tutaj jest... Widzicie, on też ma takiego legendarnego stwora, który będzie też mocny pewnie. Ale mój legendarny jelonek Bambi ma level 2. No dobra, zacznijmy bitwę. Nie, shit, mogłem zrobić to skakanie, god damn it. Nie wiedziałem, że on ma... Dobra. Ustalmy strategię. A zróbmy coś takiego. Czekaj, czy się uda? Pamiętacie, to połączy ten połączony atak. Ciekawe, czy by się to udało zrobić. Ja bym tak chciał, to fajnie to wyglądało i dużo damage'u to dawało. Więc to może być spoko. Z tymi miśkami spróbuję to zrobić, bo widzę raz, dwa, trzy, cztery i to może się udać. O. I w następnej turze wtedy dowalimy tego trzeciego miśka i będzie git majonez. Kurde, stracę trochę życia teraz, coś czuję. Nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze nie stracę, więc jest spoko. I to, kurde, ja jestem fanem mangi, dlatego ja ta gra po prostu... no nie wiem, wciąga mnie, naprawdę. O, grafika w tej grze jest bardzo ładna, mi się bardzo podoba. I zróbmy podwójny atak, yeah! Udało się. A co teraz? Teraz tak. Tego tu damy ziomeczkę. I ciebie damy tu. I to będzie dobre. Nie będzie łatwa walka, coś czuję, że... Została jedna tura, tak? Czyli w następnej turze on zaatakuje, więc lepiej przywołać naszych ziomeczków. Fuck! I tu zrobić obronę. Jelonka nie trzeba stracić. Tak. A zobaczymy, jak się ustawią. Ty, oni się palą! Jaka beka. No, przywołajmy. Nie! Shit! Jelonku. Trudno. Było moje poświęcenie dla ciebie! Gdzie można wysłać? Muszę mieć artylerię. Wy będziecie mięsem armatnim. No właśnie, o to mi chodziło. Dobra. No dobra. Gości atakują moją prawą stronę. Ja proponuję ten środek najbardziej. A. Może po co tego jelonka? No ale to będzie ryzykowne, trudno. A to oni dopiero za trzy tury zaatakują, więc jeszcze będę mógł się zabezpieczyć. A tutaj zrobimy potrójny atak. Może... Wiecie, o co chodzi. Ciekawe, że z tymi legendarnymi też się oni łączą. No dobrze, on to przyjął na klatę. Ten tutaj ma, będzie miał spokój, więc jak go przypierdzieli mu, to będzie... Zaboli na pewno. No. To jest git. Tą przesuniemy o tutaj i tego tu. Ole moc! To ładnie wyszło! Mamy teraz trzy ruchy. Dobrze. A
Ej, czemu oni się nie połączyli tak jak wcześniej? Skurkowana babeczka! Ale i tak przegrali, nie ma mowy. Teraz już mój jelonek Bambi atakuje, więc nie ma bata, żebym tego przegrał. Jeszcze do tego mam moje zajebiste strzały. A nie, jednak razem atakują. Nie, jednak. Dziękuję, dobranoc. Udało mi się to wygrać. No. Yeah, level up. No, będzie trzeba dokupić tych jelonków, jak będziemy wracać tam w do góry, nie? I co my tu mamy? Popatrz, Anveno. Anveno. Kawałek materiału niebiesko-biały. Ozdobione szyty. Szyty? To spłaszcza Godryka. Te demony musiał go pojmać. Może jeszcze żyje! Albo go zabili, Anveno. Musimy się skupić na ostrzu zniewolenia. Trop powoli stygnie. Nie! Godryk tam jest! Czuję to! Jeśli chcemy znaleźć ostrzu zniewolenia, musimy najpierw znaleźć jego. Dobra. Co to mam? Ten dźwięk to róg wojny. Dobiega z drzewa druidów. Nigdy nie słyszałem, żeby dali w róg wojenny. Dobra, dobra. Silny korzeń. Mury po zniszczeniu pojawiają się z powrotem. O, to weźmy. Musimy stąd iść szybciej. Akcja nabiera tempa. Choć mamy jeszcze 5 innych postaci, które grywalne. Dobra, dobra. Idźcie brzydale. Ładnie to wygląda wszystko, naprawdę. Podoba mi się. Będę chwalił tą grę, przykro mi. Po prostu, o. Pięknie. Hej, idziemy po złoto. A nie, najpierw ktoś przyszedł. Ach, są tutaj! Nie, idę po złoto! Wolę bardziej złoto. 270 złota, dziękuję. Co, ziomek, z tobą? Proszę, pomóżcie, zjeżdżcie się. Hatenny. A nie, a może... A nie, nie mogę, muszę iść tam. God damn it. Magowie! Co się dzieje? Atakują drzewo, ci druidy pomogą w jego bronie. O, mamy druidów. Posłażyć, no pewnie. W którą stronę? Można trochę ten? Czy tu? Czy tam? Może oni dołączą do nas? Nie chcę się z nim walczyć. Chodźmy tu. Yeah! Możemy kupić druidów tutaj. Jestem pewien. Czy idziemy do góry? Tego elfa zostawimy sobie na kiedy indziej. I chodźmy pomóż. Jak pamiętam, miałem problemy z tym, tą częścią gry. Nie wiem czemu. O! Te animacje są świetne. Rycerze Imperium. Sorry. Idziemy po najpierw te materiały. Minerały, one się zawsze przydadzą. Idziemy napitalać się z ludźmi zaraz, więc zapiszmy. Zapisywanie to nie jest nic złego, nie co wy sobie teraz myślicie. Dobra, fajnie, to jest animacja, ta podoba mi się. Nie będzie łatwo. Fight! Co to jest za babeczka? Dobra. Gdzie jest druid? Czemu go nie ma? Nieważne, on... Fajne mają jednostki, mi się podobają ludziki. O, zrobimy coś fajnego, zaraz wam pokażę. Podwójny mur. Nie, nie, nie wyjdzie podwójny mur, przykro mi, ale wyjdzie jeden mur. Teraz ja. Dobra, nie straciłem tury. Ta się uzbroiła. Nie stracę tury.
Shit, dobra. Przerzuć... nie zauważyłem, że ten jest tutaj. A tych dwóch przerzucimy jeszcze tutaj. Albo nie, nie, nie. Nie chcę tracić punktu niepotrzebnie. I zrobimy coś takiego, bo to bez sensu. A żony na pewno też mocno atakują. Okej. Zrobimy sobie potrójny atak, bo to będzie spoko. O. Nieźle. Jest to... Ci dwaj zaatakują, będzie dosyć... To będzie mocne. Au! Dobra, tym szybki strzał, to jest on, zabierze 16. I ten 6... Nie, 5, bo tego jeden stracimy ataku. Przywołamy, o Jezus Maria! Będzie grubo, kto pierwszy zaatakuje, wygra. Ile? 14... Przegra! Wygraliśmy! Pięknie! Zwycięstwo! Ej, to było niezłe, nie? 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 Przyznajcie to. No. Dobrze, że przyznałeś. Abyś powiedział co innego. Anveno wygraliśmy. Ja mówił, że elfy szpiegują. Blablabla. Tak, tak, dupki. Idziemy do nich. Musimy postrzelać tych głupków. Pomyśl o bólu, jaki musi czuć to starożytne, wielkie drzewo. Dobra. Na tym zakończymy. Dzisiaj odcinek będzie trochę krótszy, ale zawsze coś się w nim działo. Trzymajcie się, ziomki. Na razie. Pa, pa!